Cześć, witam was wszystkich w pierwszym odcinku z ciekawostek o Minecrafcie. Tak, w tle będziecie mieli jakiś film z YouTube'a, będziecie mieli do niego link w opisie. A także dobra, lecimy z ciekawostkami. Pierwszą ciekawostką jest taką, że najtrudniejszym do pokonania mobem w Minecrafcie jest Ender Dragon. Druga ciekawostka jest taka, że w Minecrafcie doba trwa 20 minut. Trzecią ciekawostką jest, że w ekwipunku można zgromadzić 27 przedmiotów po maksymalnie 64 sztuki, a w pasku szybkiego dostępu jest 9 slotów. W Minecrafta można grać na PC-cie, Macu, konsoli i na urządzeniach mobilnych. Można zacząć grę na pustyni, sawannie, ekstremalnych wzgórzach, w lesie, w puszczy, w dżungli, na bagnach, na równinach, na tundrze i na tajdze. Kolejną ciekawostką jest taka, że maksymalna ilość punktów życia gracza to 20. Najwięcej punktów głodu odnawia pieczony stek i schab. Najlepszą zbroją w grze jest netherite'owa zbroja. Do zrobienia jej jest potrzebna cała zbroja diaksowa i 4 sztuki netherite'u. Najrzadszą zbroją jest zbroja kolczugowa. Można ją zdobyć poprzez handel z wieśniakami. Dziewiąta już ciekawostka. O dodaniu do gry lam zadecydowali fani. Można było wybrać albo lamy, albo alpaki. Z tego co pamiętam i chyba coś jeszcze. Ale no. Dziesiąta już tak ciekawostka. Jedyną skrzynią, którą można przenosić, jest skrzynia shulkerowa. Jedenastą już ciekawostką jest, że najrzadszym i najlepszym owocem w grze jest enchantowane złote jabłko. Dwunasta już ciekawostka, że agresywne wieśniaki nie potrafią przechodzić przez otwarte drzwi. Trzynasta już ciekawostka, że sprzedano zostało ponad 140 milionów kopii gry. Pod względem ilości sprzedaży od Minecrafta jest lepsza tylko legendarna już gra Tetris, 170 milionów. W grudniu 2017 roku w Minecrafta grała rekordowa ilość osób, 74 miliony. Więc 16 już ciekawostka jest taka, że Minecraft kupiła firma Microsoft 15 września 2014 roku za rekordową kwotę 2,5 miliarda dolarów. Wielu bardzo znanych youtuberów zaczynało swoją karierę internetową karierę od nagrywania gry Minecraft. 18 już ciekawostka jest taka, że twórca gry Markus Notch Persson kupił za 70 milionów dolarów najdroższą willę w Beverly Hills. 19 już ciekawostka jest taka, że świat Minecrafta jest tak ogromny, że śmiałek, który podjął się próby dojścia do krańca mapy, w ciągu 4 lat przeszedł jedynie niecałe 17% drogi. 20 już ciekawostka jest taka, że powierzchnia udostępniona do gry jest 7 razy większa od powierzchni Ziemi. 21 już ciekawostka to w 2014 roku duński minister środowiska zlecił duńskim graczom odwzorować w skali 1 do 1 powierzchnię Danii. Co ciekawe, niedługo po stworzeniu tego dzieła kilka obszarów Danii zostało zniszczonych przez najazd graczy z USA. Już 22 ciekawostką jest, że 23 maja 2016 roku w wielu krajach na świecie, również w Polsce, gra podrożała o aż 25%. Jest to niespotykana sytuacja. Przeważnie czym gra starsza, tym cena jej spada. 23 już ciekawostką jest, że właściciele gry powiedzieli, że w Minecrafcie nie będzie nigdy pionowych półbloków. 24 już ciekawostka jest taka, że w Minecrafcie jest 41 mobów, nie licząc tych ze snapshotów. 25 ciekawostką jest taka, że podobno w 2019 roku było zapowiadane, że w kinach będzie pełnometrażowy film o Minecraft, ale premiera została przełożona na 2022 rok.
I ostatnia już ciekawostka jest taka, że na trybie spectator można kliknąć na Boba i będziemy widzieli to, co on robi. Będziemy widzieć tak jak on. Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pa! Link do tego filmu w tle będziecie mieli w opisie.